Prokuratura może wrócić do sprawy bójki, która wydarzyła się tuż przed tragicznym wypadkiem na ulicy Mickiewicza w Katowicach 31 lipca zeszłego roku. Kierowca autobusu przejechał wtedy 19-letnią kobietę. W ostatnich dniach do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko kierowcy PKM Katowice. Ma on odpowiadać za zabójstwo. 32-latek jest oskarżony również o usiłowanie zabójstwa trzech innych osób, a także prowadzenie pojazdu pod wpływem środków psychoaktywnych. Jednak przed potrąceniem była bójka. Właśnie tym tłumaczył swoją reakcję i naciśnięcie pedału gazu Łukasz T. Problem w tym, że sprawa bójki została umorzona. W zakresie tego zdarzenia, które miało miejsce tuż przed tego zdarzenia, zajście postępowanie prowadziła prokuratura rejonowa, jedna z katowickich prokurator. To postępowanie zostało umorzone, niemniej jednak ta sprawa została zbadana przez prokuratorów z prokuratury nadrzędnej i w tej sprawie będą wykonywane dalsze czynności celem ustalenia prawidłowości okoliczności tego zdarzenia. Także to jeszcze nie jest koniec tej sprawy, będą podejmowane dalsze czynności. W styczniu tego roku prokurator postawił zarzuty udziału w bójce trzem mężczyznom, a ci nie przyznali się do winy. Ostatecznie sprawa została umorzona, bo prokuratura rejonowa Katowice Północ stwierdziła, że nie było podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Ekspert zajmujący się tego typu wypadkami uważa, że w pierwszym momencie kierowca zachowuje się racjonalnie, a to, co dzieje się później, jest najprawdopodobniej spowodowane działaniem osób trzecich. Używa sygnału dźwiękowego, zmniejsza prędkość, a nawet zatrzymuje się przed tą grupą, a później nastąpiła natychmiastowa jakaś reakcja tego kierowcy, że rozpoczął, że tak powiem, jazdę do przodu. Nie wiem, czy to była ucieczka z miejsca tego zatrzymania się, obawa przed jego zlinczowaniem, pobiciem, czy nawet zamordowaniem. Trudno mi jest po prostu powiedzieć. Dlatego w opinii bym na pewno zaznaczył, żeby na ten temat wypowiedzieli się już lekarze zakresu psychiatry. Badania, a nawet obserwację psychiatryczną Łukasz T. przeszedł. Jak stwierdzili biegli, w chwili zdarzenia kierowca był poczytalny i działał z premedytacją. To sprawa, która budzi duże emocje wśród kierowców komunikacji miejskiej. Jak mówi jeden z nich, ludzie już wydali wyrok na 32-latka. Jednak powinno się brać pod uwagę całość wydarzeń na drodze. To powinno być ze sobą powiązane, dlatego powtarzam, że bójka, która miała miejsce na ulicy, przyczyniła się w sposób bezpośredni do sekwencji zdarzeń, które nastąpiły potem. Tak jest moje zdanie, tak uważa wielu kierowców zawodowych, którzy jeżdżą tutaj u nas po Gliwicach, po Śląsku, czy po Katowicach, czy po całej Polsce. To pokrywa się z wyjaśnieniami oskarżonego kierowcy, który już od ponad roku przebywa w areszcie tymczasowym w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu.